Siemanko, witajcie na kanale Pierogi z Kimchi w kolejnym odcinku. Pomyślałam sobie, że usiądę sobie tutaj i będę do Was przez chwilę rozmawiać, ale jednak dziwnie mi się nagrywa jak siedzę, więc idziemy. Dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę inny niż te dotychczasowe daily vlogusie. Dzisiaj zajmiemy się czymś, co licznie do mnie ostatnio wysyłaliście, a jest to pewien artykuł. Artykuł to może troszkę za dużo powiedziane, ale ostatnio często wysyłacie mi linka z taką stroną, która nazywa się Jasna Strona. Ja tą stronę znam, bo tam często są różne takie ciekawostki o różnych rzeczach i na tej stronie jest artykuł, który nazywa się 23 fakty, które świadczą o wyjątkowości Korei Południowej. I są tu podobno 23 ciekawostki o Korei, o których chciałabym z Wami dzisiaj porozmawiać, bo jeżeli wysyłacie mi ten link, to zawsze pytacie, czy to jest prawda, czy mogę się wypowiedzieć na ten temat, więc mogę i się wypowiem. Oczywiście ten artykuł to jest dobry materiał na taki siedzony filmik w domu przed kamerą, ale wiecie jak to jest na tym kanale, tutaj rzadko są siedzone filmiki, więc dzisiaj znowu będzie filmik chodzony. Mam nadzieję, że któreś z tych faktów, które tutaj znajdziemy, uda nam się pokazać w rzeczywistości. Znaczy wiem, że nam się uda i właśnie do tego zmierzam, ale tak, jak widzicie, sytuacja pogodowa w Korei Południowej nie zachęca do mania rozpuszczonych włosów, ale no. I mamy tutaj 23 fakty o Korei, chociaż tutaj niżej pisze, że to oto 24 ciekawostki o Korei, więc zaraz się przekonamy, ile ich będzie. Po pierwsze, tutaj jest napisane: przy przejściach stoją specjalne namioty pozwalające pieszym czekać w cieniu na zielone światło. O nie, zielone, muszę przechodzić. Przechodzimy i sprawdzamy przechodząc. Mamy tutaj przejście dla pieszych. Jak widzicie, nie ma namiotu, ale jest parasolka. Namioty, które były tutaj pokazane na obrazku, na zdjęciu w tym artykule, pewnie były gdzieś w Seulu, albo to zdjęcie było robione dawno i wtedy jeszcze nie było takich szałowych parasolek na przejściach, ale teraz w większości miejsc mamy takie parasolki. Pokazywałam Wam je już wiele razy, bo zawsze się pod nimi chowam, żeby mnie słońce nie raziło. Trzeba powiedzieć, że w Korei w lecie indeks UV jest bardzo wysoki i słońce bardzo razi. No i nie tylko razi, można się spalić. Osoby, które mają jasną karnację i też często jasne włosy, mogą się bardzo mocno spalić w Korei, więc takie parasolki to jest super sprawa. I Koreańczykom też zależy na tym, żeby chronić się przed słońcem, ale oni zwykle robią to we własnym zakresie i często kobiety noszą takie swoje parasolki słoneczne. Często też są bardzo poubierani w czapki, ubrania ochronne, długie rękawy w lecie, dlatego żeby ich to słońce nie spaliło. Ja tutaj przeszłam przez ulicę i mamy tutaj sporo tych przejść dla pieszych, bo i tu i po każdej stronie jeden, dwa i tutaj i tutaj i tutaj mamy parasolki. Swoją drogą czas na lingwistyczną ciekawostkę. Słowo parasol w Korei to jest usan, parasolka, ale taka od deszczu, a taka parasolka od słońca to parasol. I fakty faktami, ale ja tu przeszłam tędy, bo tutaj jest ten nowy budynek, te nowe bloki takie, tu są te, co kiedyś Wam pokazywałam. Chciałam sprawdzić, czy kawiarnia już jest otwarta, ale jeszcze nie jest. Tutaj będzie coś veggie fresh. Co to będzie? Tutaj mamy jeszcze jakaś kawa i ryżowe desery. O, jest Instagram, trzeba zapamiętać, w domu sobie sprawdzić, co oni tam będą sprzedawać. Tutaj już jest otwarta pralnia i jak widzicie, obok pralni stoją wieńce gratulacyjne. I jeszcze fryzjer, ja, szałowo. Swoją drogą stoję teraz na przejściu dla pieszych, ale to przejście jest dość małe i nie ma parasolki. A jeszcze tylko wrócę na chwilę do tych parasolek. W niektórych miejscach, takich na przykład jak jest szkoła albo jakieś miejsce, gdzie trzeba zachować szczególną ostrożność na drodze, szczególnie szkoły, przy szkołach, parasolki mają inny kolor. I rano dzisiaj przejeżdżałam samochodem, wiedziałam, że będę mówić o tych parasolkach, więc nagrałam, jak była taka żółta parasolka i na dole podłoga. Na dole ten chodnik też był żółty, dlatego że to było miejsce, w którym dzieci przechodzą do szkoły, w sensie idą do szkoły tamtą drogą i żeby były bezpieczniejsze, żeby bardziej się rzucało to miejsce w oczy, było wszystko żółte, łącznie z parasolką. I przechodzimy do kolejnych faktów. Nie lecę tutaj po kolei, ale tak wyglądają chodniki w Korei. Jest takie zdjęcie, gdzie po prostu jest bardzo zawiła ścieżka rowerowa, ścieżka dla pieszych jest w ogóle bardzo skomplikowanie i chodniki w Korei w najgorszym wypadku wyglądają tak, że mamy tutaj przystanek autobusowy, ścieżka rowerowa jest tutaj, a tu jest ścieżka dla pieszych. Mogliście też zauważyć po moich filmikach, że Koreańczycy nie do końca respektują te ścieżki rowerowe. Nie jest to takie bardzo respektowane jak na przykład w Polsce na ścieżkach rowerowych, to nawet jak się mandatu nie dostanie, to opiernicz od rowerzysty. W Korei ludzie nie są skłonni do interakcji między sobą, nawet tych negatywnych. No więc w najgorszym wypadku drogi w Korei wyglądają tak. Nie jest to aż tak skomplikowanie jak na tym zdjęciu, chociaż to zdjęcie pewnie też gdzieś kiedyś było tutaj zrobione w Korei, więc pewnie ta droga istnieje, ale nie jest to normalka i raczej tego nie spotkamy na co dzień. Przestało wiać, Zbyszek przestał wiercić, muszę tutaj szybko teraz dużo powiedzieć wam. Kolejną ciekawostką jest takie tutaj zdjęcie i podpis. Na przedmieściach Seulu jest kawiarnia, w której można posilić się w odosobnieniu. Tutaj się prawie wszystko w sumie zgadza, ale tak, na zdjęciu jest nie kawiarnia, tylko restauracja, w której serwowane jest mięso prawdopodobnie, bo widać na zdjęciu małe grille. I rzeczywiście sprawdzałam, są takie restauracje. Akurat nie znalazłam żadnej na przedmieściu Seulu, ale znalazłam w całym środku Seulu. I są takie restauracje, gdzie ma się pojedyncze, jednoosobowe miejsca, mini grilla albo miejsce na hot pot. Można sobie tam iść w pojedynkę. To dlatego, że zwykle, jeżeli chce się zjeść takie potrawy w normalnej restauracji, to trzeba zamówić minimum na dwie osoby. I dlatego właśnie takie restauracje stworzono. One przyszły z Japonii do Korei. W Japonii podobno jest tego więcej, ale w Korei to się nie za bardzo przyjęło, bo Koreańczycy, ta kultura jedzenia razem w Korei jest bardzo silna. No i jak ktoś już chce jeść samemu, to raczej sobie zamówi do domu, niż pójdzie do takiej jednoosobowej restauracji. Tak mi się wydaje. Ale są takie restauracje. I mam do was pytanie, ale zanim to pytanie zadam, muszę wam pokazać tutaj jeszcze jedną ciekawostkę. O, tutaj było napisane, że kawiarnia, w której można się posilić w odosobnieniu, ale to była restauracja, ale poniżej jest kawiarnia. Jeżeli jesteś osobą samotną, a chcesz zjeść w towarzystwie, kawiarnia z owcami to najlepszy wybór. I mamy tutaj zdjęcie kawiarni z owcami. Ja w tej kawiarni jeszcze nigdy nie byłam, ale jestem pewna, że ona rzeczywiście istnieje, bo mam to sprawdzone. Ona jest na mojej liście miejsc do zobaczenia. Ona się nazywa Thanks Nature Cafe. Thanks Nature i tam są rzeczywiście owce. Te owce nie mają tam być raczej substytutem człowieka, towarzysza, ale no są tam owce, ona jest taka niby naturalna. Opinie ta kawiarnia ma w internecie dobre, więc tutaj jest moje pytanie. Gdzie chcecie, żebyśmy się udali następnym razem z kamerą? Znaczy niekoniecznie w następnym odcinku, bo nie wiem jak to wyjdzie czasowo, poza tym muszę wam dać chwilę na odpowiedzenie na to pytanie. Ale gdzie chcecie iść? Do takiej restauracji, gdzie się samemu je coś? Takiej specjalnej solo restauracji z miejscami tylko na jedną osobę? Czy chcecie iść do kawiarni z owcami? Proszę odpowiadać w komentarzach. Weźcie sprawy w swoje ręce, zadecydujcie gdzie mamy iść. Przechodzimy do następnych faktów. Dopiero 3 fakty, ja już gadam pół godziny, więc nie wiem, czy uda mi się zrobić wszystkie, ale może. Następny to jest: Koreańczycy lubią wręczać praktyczne prezenty. Na parapetówkę mogą przyjść z papierem toaletowym albo detergentami. I tutaj jest też napisane, podpunkty są, że jeżeli zaprosicie Koreańczyka, to na 90% przyniesie papier toaletowy, bo to oznacza długie życie. Kolejny jest, że detergenty albo inne rzeczy, które się pieni się daje, dlatego że ta piana symbolizuje to, w jaki sposób będzie rosło bogactwo w domu. No aż tak bym się nie wczuwała w te metafory, chociaż to może być prawda, ale myślę, że większość Koreańczyków już o tym nie wie, albo nie pamięta, albo w ogóle nie myśli w ten sposób, ale rzeczywiście na parapetówkę daje się takie prezenty. Przynosi się papier toaletowy na parapetówkę i to nie jest taki papier toaletowy, wiecie, że na przykład, że 8 rolek rumiankowych, tylko to jest taki papier toaletowy, że 36 rolek, taki wielki jak pół człowieka, w sensie takie wielkie opakowanie. I to rzeczywiście się daje w prezencie. I z tego, co ja zauważyłam, to daje się to głównie dlatego, żeby osoba, która się przeprowadziła, nie kłopotała się tym kupowaniem sobie tego papieru, tych detergentów. Takie potrzebne, praktyczne rzeczy się daje. Musimy przejść przez stację metra, żeby dojść do miasta. Wydaje mi się, że dawanie takich potrzebnych rzeczy, które no też nie są jakieś nie wiadomo najtańsze. To nie jest tak, że Koreańczycy żałują na prezent i dają papier toaletowy. Te 18 rolek zwykle kosztuje, tak nie wiem, no trochę kosztuje. Ale no dawanie takich praktycznych prezentów wydaje mi się dobrym pomysłem. Dajcie znać, co sądzicie. Kolejny fakt. W Korei Południowej jest przedszkole dla psów z leżakowaniem, spacerami i mnóstwem zabawek. Znajdziecie tam wszystko, co w normalnym przedszkolu. I tutaj jest zdjęcie z Instagrama z tego przedszkola. I rzeczywiście ten Instagram istnieje. I rzeczywiście to przedszkole dla psów istnieje. Ale to nie jest coś takiego popularnego, żeby to, no, po prostu na każdym osiedlu obok zwykłego przedszkola dla dzieci było przedszkole dla psów. Widzę, że na tym zdjęciu też, że większość tych piesków to są jakieś pudelki. Ale może to jest grupa pudelków. Może jest też grupa labradorów. Jestem też ciekawa, czy są też starszaki. Czy w starszakach też się leżakuje? Na te pytania raczej nie znajdziemy odpowiedzi. Ciężko to sprawdzić, ale takie przedszkola istnieją, ale nie są czymś takim niesamowicie popularnym, normalnym. Tutaj jest kolejna ciekawostka. Zamówiłam pizzę w Korei i dostałam do niej całego wędzonego kurczaka. Ale na tym zdjęciu nie jest wędzony kurczak, tylko kurczak z rożna. No i rzeczywiście jest pizza. I rzeczywiście jest taka opcja zamówienia sobie pizzy z kurczakiem. Ale zwykle nie będzie to gratisowy kurczak, tylko będziemy musieli za niego zapłacić. Wychodzi to dość korzystnie cenowo i myślę, że dzisiaj to przetestujemy, bo Sonu się bardzo ucieszy, że będzie i pizza, i kurczak na kolację, więc sprawdzimy. Ale nie będzie to wędzony kurczak, tylko smażony kurczak, nawet nie kurczak z rożna. Kolejna ciekawostka to ciekawostka, dla której tutaj przyszłam, bo zobaczcie, gdzie my się znajdujemy. Paryska bagieta, miejsce, w którym znajdziemy najwięcej wypieków w Korei, najwięcej rodzajów wypieków i w ogóle, więc sprawdźmy. W Korei podaje się chleb z grubymi plastrami masła. Pan rowerzysta mnie stitał, a stoję na drodze dla pieszych, no ale w Korei podaje się chleb z grubymi plastrami masła i czerwoną fasolą. Ta popularna przekąska nazywana jest ang butter. Rzeczywiście ang boto, bo tak to się wymawia po koreańsku. To jest taka przekąska. Niekoniecznie to będzie taki kawałek chleba tostowego z wsadzonym wielkim masłem. Zwykle to będzie jakaś bagietka, gdzie jedną warstwę będzie masło stanowić, drugą warstwę będzie stanowić fasola. I te bagietki były dostępne w paryskiej bagiecie, więc zobaczymy, czy są, a jak nie, to znajdziemy gdzieś może w indziej, w jakiejś innej piekarni. Ale to jest popularne i Koreańczycy to masło rzeczywiście jedzą w takich grubych ilościach w środku. To jest masło niesolone, czyli takie dobre jak w Polsce normalne. Dla nich to jak kremik. I to pasuje do tej fasoli dlatego, że ta fasola jest bardzo słodka. To jest taki dżem z fasoli, taka fasola z cukrem gotowana długo i dlatego to pasuje do tego masła. Ale przekonajmy się, sprawdźmy to. Jesteśmy w takiej porze, że mało tutaj jest dzisiaj. Tutaj chyba będzie porażka. Hoksi angboto obsojo? Angboto wyszło. Nie ma. Pani powiedziała, że nie ma i że nie mieli już długo tego, więc chyba chodzi o to, że już moda na to troszkę minęła, ale sprawdzimy jeszcze w tej piekarni koło mojego domu i w międzyczasie tutaj może jeszcze gdzieś znajdziemy jakieś miejsce, gdzie mogą to sprzedawać. Wydaje mi się, że w sklepie z makaronikami powinni mieć makaroniki z takim nadzieniem i zaraz będę koło niego przechodzić, więc sprawdzimy. Jak widzicie, jak zwykle ja jestem najbardziej zainteresowana kulinarnymi ciekawostkami o Korei Południowej. I weszłam do makaronikowego i widzę, że tutaj jest makaronik ang boto, czyli z masłem i z fasolą, więc weźmiemy sobie. Mam! Na tle tej Tesli mój makaronik wyglądał jakby luksusowo. Zaraz go będziemy otwierać. Widzę, że tu nie jest taki kawałek masła włożony, tylko jakiś kremik, więc to może być troszeczkę oszukane ang boto. To nie jest mój najlepszy sklep z makaronikami, więc nie spodziewam się po tym, że będzie jakieś wyborne, ale sprawdzimy. Teraz zobaczmy inne ciekawostki. Jedną z nich jest ciekawostka o koreańskich ślubach. Koreańskie śluby trwają niecałą godzinę. To jest prawda. Na moim kanale jest filmik cały o moim ślubie, gdzie tam gadam. W sumie siedzę tam i gadam. To jest jeden z tych nielicznych filmików, gdzie siedzę i gadam cały czas, ale dużo tam mówię o swoim ślubie, więc możecie go zobaczyć. Link będzie w opisie do tego filmiku. I rzeczywiście koreańskie śluby są bardzo krótkie. W tej niecałej godzinie zamyka się ceremonia, ale tam poczęstunek, czy tam jeszcze jedna ceremonia, taka bardziej tradycyjna, która się odbywa, raczej się już w tej godzinie nie zmieści, więc ogólnie Państwo młodzi i tak spędzą w tej sali ślubów z pół dnia, ale goście czasami przychodzą na niecałą godzinę. I naprawdę, jeżeli jest się takim zwykłym gościem, a nie na przykład rodzicem pary młodej, to nie trzeba sobie więcej czasu organizować na koreański ślub. Nasza wycieczka, jak widzicie, jest dość krótka. Znowu przechodzimy przez tą stację metra. Skoro przechodzimy przez stację metra, to zobaczmy sobie taką ciekawostkę. Port lotniczy w Incheon jest wielki, piękny i nowoczesny, a dodatkowo swoją pomoc oferuje uroczy robot. Byliśmy z Wami i z Sonu w porcie lotniczym w Incheon. Troszkę tam nagraliśmy w tym odcinku o naszej podróży do Polski. Nie uchwyciliśmy tego robocika, ale on rzeczywiście tam jest, sobie chodzi po tym lotnisku. Ale teraz to już nie jest nic szałowego, on może robił wrażenie na przykład 5 lat temu, ale teraz już mamy, prawda, 2022 rok. Roboty są wśród nas. Port lotniczy w Incheon rzeczywiście jest bardzo fajny, przyjazny i szczególnie przed pandemią był bardzo przyjazny. Tam naprawdę można było sobie spędzić pół dnia i się nie nudzić. Jeszcze pół roku temu nie było tak ciekawie, bo były i atrakcje pozamykane, i sklepy pozamykane, ale wydaje mi się, że już powoli wszystko wraca do normy, więc mam nadzieję, że jeżeli przyjedziecie do Korei, to już będziecie mogli się nacieszyć fajnym portem lotniczym Incheon. Nie wiem czemu cały czas mówię port lotniczy, a nie lotnisko. Następna ciekawostka. Śmieszny mobilny sklep w Seulu. Nie wiem, czy taki śmieszny, bo te sklepy mobilne to nie jest raczej coś, co każdy by chciał robić jako praca, bo to nie jest raczej przyjemna praca jeździć z takim sklepem mobilnym, który nawet nie ma miejsca stałego. Taki mobilny sklep w Seulu, żeby go znaleźć, trzeba byłoby się mocno nachodzić. Raczej nie znajdziemy ich na każdym kroku. No, mapa metra w Seulu to dość skomplikowane i jest zdjęcie mapy metra w Seulu i rzeczywiście mapa metra w Seulu tak wygląda, ale wbrew pozorom nie jest to w ogóle skomplikowane, bo oznaczenia w metrze są bardzo czytelne, mapy, aplikacje do korzystania z tego metra naprawdę mogą ułatwić podróż, mogą wyznaczyć trasę z jednego punktu do drugiego z kilkoma przesiadkami i zrobić to tak, że pokaże nam ta aplikacja, w które drzwi w pierwszym metrze mamy wsiąść, żeby łatwo nam się było przesiąść na drugie metro i tak następne i następne, więc bardzo jest fajnie. Jeżeli boimy się przesiadek, to zwykle w aplikacjach takich mapowych jest też opcja wersji prostej, czyli mniej przesiadek, dłuższa droga, ale ogólnie metro w Korei to jest bardzo, bardzo przyjemna sprawa. Kolejna ciekawostka to jest lunch w koreańskiej szkole. W koreańskich szkołach zawsze są lunche, zawsze są stołówki, dzieci nie biorą swoich kanapek z domu do szkoły. Praktycznie to się nie zdarza, zawsze mają stołówkę. Chociaż może źle mówię, nie zawsze może jest stołówka jako miejsce, do którego te dzieci idą zjeść, ale zawsze mają punkt wydawania jedzenia. Czasami jedzą w swoich salach, biorą te tacki i zabierają do swojej klasy. Czasami jedzą w tym miejscu wyznaczonym do tego, zależy od szkoły. I tutaj jest napisane, że mój lunch w koreańskiej szkole obejmuje smażonego kurczaka w sosie złotko-kwaśnym, potrawkę i banchany. Oczywiście nie na każdy lunch w koreańskiej szkole jest smażony kurczak, to menu się zmienia, ale jak pracowałam z dziećmi, które chodziły do gimnazjum, to mówiły mi, że kochają czwartki, bo w czwartki mają w szkole kurczaka i to nie zawsze jest w jakimś tam konkretnym sosie kurczak, tylko to się zmienia, ale rzeczywiście mówiły, że tak jest. Byłam sobie na to moje osiedle, ale Sonu z przedszkola wróci za jakieś pół godziny, więc klapnę tu sobie na chwilkę i przetestujemy ten nasz maślano-fasalowy makaronik. Mieliśmy jeszcze sprawdzić w piekarni, czy nie ma tego chlebka angboto, więc zaraz pójdziemy, ale no spróbujmy tego makaronika i zobaczmy, jakie fakty nam tu jeszcze zostały, bo ja się tak rozgadałam. Straciłam poczucie czasu, ale chyba już dużo tego nie ma. Mój makaronik wygląda tak, to po środku to jest fasola, taka czerwona, azuki. A czy to jest masło? Oczywiście nie jest masło, to jest krem maślany. No nie było to, czego oczekiwaliśmy, ale no już zjem, no już niech stracę, no przecież nie zmarnujemy makaronika. Jak już tak tutaj siedzę, to przejdźmy dalej. Tu jest taka ciekawostka, którą mogliście zauważyć w koreańskich serialach. W Korei panuje zwyczaj, zgodnie z którym nowych członków rodziny przedstawia się nie tylko żyjącym krewnym, ale też zmarłym. I oczywiście nie będzie tutaj chodzić o takich krewnych typu stryjeczna siostra, wujka, zenka, szwagra, jego matki, ale będzie tu chodzić o takich bliskich krewnych. I rzeczywiście tak jest, kiedy z moim mężem zdecydowaliśmy się, że się pobierzemy, to poznałam nie tylko jego mamę, ale też pojechaliśmy na taką rodzinną górę, gdzie często Koreańczycy chowają swoich przodków na jakiejś górze, nie na wyznaczonych cmentarzach, tylko na kawałku swojej ziemi, który zwykle jest w górach. I pojechaliśmy na taki rodzinny kawałek góry i mój mąż przedstawił mnie swojemu tacie, który nie żyje, więc rzeczywiście tak jest. Mamy tutaj na osiedlu dwie piekarnie, więc jest szansa, że w której z nich będzie to, czego oczekujemy, czyli fasola i masło w dużych ilościach. Samolot! Co to by był za vloguś bez samolocika? Tu jest taka ciekawostka, policja wygląda tu naprawdę przyjaźnie. Komisariaty są dość małe, a przy wejściu stoją śmieszne figury. Śmieszne figury tutaj są pokazane takie. To nie jest tak, że przy każdym komisariacie, ale rzeczywiście zdarzają się takie śmieszne maskotki policyjne. Rzeczywiście komisariaty są często dość małe, to zależy od dzielnicy. Na małej dzielnicy będzie mały, na dużej będzie dużo. Tutaj jest kolejna ciekawostka, to ciężko się ustosunkować. Zrobiłam zdjęcie i wyszła mi ilustracja do futurystycznej książki. Busan, Korea Południowa. Rzeczywiście sporo tutaj w tej Korei futurystycznych widoczków. Zwykle uważa się te futurystyczne obrazki za coś takiego sobie. No nie wiem, ale jest ich sporo. Przyszłam do piekarni, a tu zaparkowany wózeczek od pani od jogurtów. Kochana Dzieseja. Pani od jogurtów sobie zajada w piekarni. Nie będę jej tak nieładnie nagrywać, ale mam precelka z masłem. Patrzcie ile masło, jo! Tak się je masło w Korei, a nie jakieś pitu-pitu nożykiem. Korea, kraj, w którym nóż do masła to po prostu wielki tasak. I Koreańczycy lubią takie masło na całego, więc już nie będziemy szukać tego osobnego z fasolą i z masłem. To chyba nie ma fasoli, samo masło. Aż bym dziabnęła. Znowu będzie, że wyszłam z domu i wróciłam najedzona. Zobaczmy, co tu jeszcze jest. Tutaj jest taka ciekawostka, o której w ogóle nie muszę mówić, bo tutaj domowe koreańskie pierożki. To jest ciekawostka, której nie musimy komentować. Ten kanał nazywa się Pierogi z Kimchi. Jakby pierogi z kimchi nie istniały, to ten kanał by się nie nazywał Pierogi z Kimchi, więc są w Korei pierogi. Tutaj mamy jeszcze kilka tych ciekawostek, już takich krótkich. Na przykład ostatnio pojechałam na 2 tygodnie do Korei. Samolot! Nigdy się do nich nie przyzwyczaję. Tutaj jest taka ciekawostka. Ostatnio pojechałam do Korei na 2 tygodnie. Było 2 ich przyjaciół. W miejscu, gdzie wypełnia się karty przylotu, zobaczyłam okularny o różnej mocy dla osób z wadami wzroku. Rzeczywiście tak jest. Takie okularki są też bardzo często w bankach, bardzo często są też na poczcie, czyli w takich miejscach, gdzie po prostu trzeba coś wypełnić i gdzie osoba, która ma wadę wzroku i zapomniała swoich okularów, może mieć problem. Kolejna ciekawostka, drzewa wiśniowe rosną także tutaj. No proszę Państwa, tutaj lecą linki po prostu w opisie, tutaj się powinny gdzieś wyświetlać o drzewach wiśniowych, to na tym kanale to było nie raz, nie dwa. Kolejny. Plac budowy w koreańskim miasteczku. Zbudowali wysoki mur, aby chronić okoliczne domy przed pyłem i osłonili samochody ochronną folią. Tą folią to muszę Wam powiedzieć, że się nie spotkałam, ale takie wysokie mury, no to jest fakt, widzieliście tutaj przecież, przechodziłam, codziennie przechodzę. I jeszcze 2 ciekawostki. Byłem w bibliotece w Seulu, która ma w swoich zbiorach ponad 50 000 książek. No i to jest ta biblioteka. Ta biblioteka, byliśmy tam też. Biblioteka się nazywa Biol Madang Dosoguan i ona się znajduje w centrum Koex. Oczywiście tam robi wielkie wrażenie, bo jest taka cała ściana książek. Wygląda to pięknie, ale to jest taka trochę biblioteka atrapa, bo tych książek tam się raczej nie wypożyczają. One tam są po prostu. To wygląda ładnie, ale po drugiej stronie jest praktycznie centrum handlowe, więc to jest taka najbardziej zawodząca biblioteka z możliwych. No nie ma tam takiej atmosfery nauki i mądrości, jaka powinna panować w bibliotece. Pewno warto sobie pojechać tam i zrobić fotkę, szczególnie jadąc na schodach w górę, kiedy za nami jest cała ściana książek, można wtedy wyjść na intelektualistę. I ostatnia już chyba ciekawostka, na pewno jakoś w międzyczasie pominamy, już chyba nie będziemy wracać, bo już gadam, już mi gardle zasło, jeszcze mam tutaj bułkę z masłem do zjedzenia, ludzie kochani. To jest taka ciekawostka z serii tych mniej przyjemnych. W Korei Południowej w pisuarach umieszcza się lód. Oczywiście z wiadomych przyczyn nie jestem wywalczeniem toalet, w których są pisuary, ale pytałam się męża i rzeczywiście to jest prawda, ale nie jest to jakaś naturalna rzecz, nie znajdziemy tego lodu w pisuarach w jakichś takich normalnych miejscach typu łazienka w centrum handlowym, ale znajdziemy w takich miejscach typu stara restauracja w jakiejś takiej starej dzielnicy. Tam często toalety są w środku restauracji, bo zwykle w Korei toaleta jest na zewnątrz restauracji, na jakimś tam korytarzu, jakimś tam dojściu, na przykład jest jedna wspólna dla 2 restauracji, one tam są czyste, czyszczone, jest elegancko, ładnie, jest papier toaletowy zwykle, ale często w takich starszych miejscach są takie toalety, które są gdzieś w środku restauracji albo baru. Oczywiście one tam są odgrodzone, mają drzwi, ściany i wszystko, ale no jednak ten zapach z toalet, szczególnie z męskich, z pisuarów, może się unosić i szczególnie to może być uciążliwe w gorące, wilgotne dni w Korei. Więc wtedy zdarza się, że do pisuarów wkłada się lód, żeby ten zapach się nie unosił po prostu. Więc dlatego to się zdarza, ale na pewno jest tego coraz mniej i raczej w takich porządnych, ładnych, eleganckich miejscach tego nie uświadczymy. O matko, skończyłam chyba, dawać mi tą bagietę. Bardzo zacny kawałek masła. Toż to z pół kostki. No nic, spróbujmy, czy to ma sens, czy to jest dobre. To nie ma prawa być niedobre. Fontanna się skończyła, jak ja już wszystko powiedziałam. Tak sobie myślałam, że coś tu jest słodkiego i tutaj pod tym masłem jest troszkę mleczka skondensowanego, takiego wiecie, jak w tubce są mleczka. Dobra, ale więcej niż pół ciężko jest zjeść. Idę po Sonę, a potem widzimy się jeszcze na pizzy. Oczywiście to pokazanie wam tej pizzy nie jest nikomu do niczego potrzebne, ale ja przynajmniej będę mogła pretekst mieć, że sobie zamówię. Zjem bez wyrzutów sumienia dla dobra kanału Pierogi z Kimchi. Dziękuję, że jesteście. Zamówiliśmy właśnie tą pizzę z kurczakiem. Zamówiliśmy ją w najsłynniejszym takim miejscu, gdzie zamawia się i pizzę, i kurczaka, które nazywa się Pizza Nara Chicken Gonju, czyli kurczakowa księżniczka w kraju pizzy. Jest pan! Sonu czyni honory. A kurczak wygląda tak. Co prawda nie jest w całości, tylko w częściach. Smażony kurczak i pizza. Kurczaka chyba więcej niż pizzy, no nie, Sonu? Co prawda w tych faktach o Korei było napisane, że kurczak jest gratis do pizzy. Tutaj nie był gratis, to był po prostu taki zestaw, ale kosztowało to jakoś niecałe 60 zł, czyli jak na koreańskie warunki, na ceny pizzy i kurczaka, to dość tania opcja. I my już nie przedłużamy, będziemy zajadać jeszcze, tylko zapytam was, czy jak wam się podobały te ciekawostki o Korei, jak wam się podobała taka forma odcinka. Jeżeli macie jeszcze jakieś ciekawostki o Korei, które chcielibyście skonfrontować z rzeczywistością, to przesyłajcie na mojego Instagrama na przykład, albo na maila. Maila znajdziecie w zakładce o mnie na moim kanale. Kończymy ten odcinek i mówimy wam pa pa! Pa pa! I oczywiście subskrybujcie i klikajcie łapki w górę.